Nice. Dzisiaj przenosimy się do Brazylii. Wirtualnie oczywiście, do miejsca magicznego, kontrowersyjnego, które łączy mistykę z religią, gdzie uzdrawianie nieuleczalnych chorób, przy których konwencjonalna medycyna poddała się, było regularną praktyką, gdzie dokonywały się cuda i mamy tysiące na to świadków, gdzie tysiące ludzi z całego świata przyjeżdżało codziennie do małej miejscowości Abadiana w centrum Brazylii w nadziei na pomoc i uleczenie przez uzdrowiciela, cudotwórcę João Teixeira de Ferreira, zwanego Janem od Boga. Dla wielu z nich była to ostatnia szansa, ostatnia nadzieja na odzyskanie zdrowia, ponieważ nieuleczalnie chorzy zostali spisani na straty. Lekarze nie mogli już im pomóc. W Casa de Ignacio, to miejsce, w którym właśnie Jan od Boga przyjmował wszystkich bez wyjątku za darmo, w tym właśnie miejscu doszło do wielu uzdrowień. Jan od Boga mówi o sobie, że jest medium, jest łącznikiem między światem żyjącym a światem zmarłych. W każdą środę, czwartek i piątek, już od wczesnych godzin rannych, Jan od Boga stawał się medium, pozwalającym wniknąć w swoje ciało uzdrowiającym boskim istotom. Kiedy te duchowe istoty zaczęły wnikać w jego ciało, właściwie przejmowały kontrolę nad nim i w tym momencie zgromadzeni zauważali to, ponieważ zmieniał nie tylko swoje zachowanie i osobowość, ale nawet głos, sposób mówienia i kolor oczu. Każda z tych istot duchowych nawiedzanych, które wchodziły w Jana, była w przeszłości znanym uzdrowicielem, lekarzem bądź chirurgiem. Większość z tych istot także chętnie się przedstawiała. Zidentyfikowano ponad 36 duchowych uzdrowicieli, którzy kierowali ciałem Jana od Boga. Podczas spotkań z tym cudotwórcą z Brazylii, ludzie, którzy tam pojechali, są przekonani, że podczas takich zabiegów towarzyszyło im zawsze szereg niewidzialnych istot, które dokonywały energetycznych zabiegów na wszystkich osobach, które codziennie stawały przed Janem od Boga. Po zakończeniu całego procesu terapeutycznego te niewidzialne energie opuszczały ciało Jana, a on na powrót stawał się sobą. Mówię tutaj w czasie przeszłym, gdyż w tej chwili Jan od Boga już nie przyjmuje pacjentów. W 2018 roku oskarżono go o seksualne molestowanie kilkuset kobiet i gwałty, także aresztowano go. Jan od Boga zaprzecza temu i w tej chwili prawdopodobnie znajduje się zamknięty w areszcie domowym. Liczba międzynarodowych turystów spadła, ale przewodnicy nadal promują to miasto i Casa de Ignacio jest takim świętym miejscem w Brazylii. Mówią, że w ziemi tam jest ogromny kryształ, gdzieś funkcjonuje, który daje energię wszystkim istotom i że teraz jego energia nawet jeszcze się zwiększyła, jest silniejsza. Pojawiło się także kolejnych kilku uzdrowicieli i przewodnicy zabierają ludzi do pobliskiego miasteczka, gdzie też można spotkać się z uzdrowicielem. Ale dzisiaj Ewelina i Piotr opowiedzą nam o swoich przeżyciach, gdyż spotkali się z Janem od Boga osobiście. I kiedy rozmawiałem z nimi kilka razy i opowiadali mi o swoich przeżyciach, postanowiłem, że poproszę ich o to, o podzielenie się właściwie swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami właśnie z tych ich wizyt. Więc witam was. Może opowiecie, jak to się stało, że postanowiliście wybrać się w tak daleką podróż, aby odwiedzić Jana od Boga. Właściwie to Ewelinę wszyscy znają. Piotr to jest mój przyjaciel, który mieszka tutaj niedaleko mnie, kilka ulic dalej, więc Ewelina jest z Chicago. Witam serdecznie. Tak, tak. No witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jak to się stało, Piotr, że no, wylądowałeś u Jana od Boga? No, to był ciężki okres, ładnych parę lat temu. Miałem duże kłopoty z sercem i lekarze w żaden sposób nie mogli sobie poradzić, żeby zdiagnozować nawet dokładnie, co tam w środku jest. I miałem okropne bóle, wysokie ciśnienie. Nie wyglądało to za dobrze. Wylądowałem w szpitalu na parę dni. Chcieli podjąć operację. Nie zgodziłem się na to. No i dzięki wspaniałym znajomym usłyszałem o tym miejscu, że jest takie w Brazylii, które posiada takiego człowieka, który robił to, co robił. I zacząłem oglądać jego wideo, jego dokumenty, co robić swoją pracę domową, jak to tam wygląda, czy rzeczywiście on pomaga, czy nie pomaga. I podjąłem decyzję, że tam pojadę. Dla mnie to było zdumiewające, że on potrafił w jednym dniu zobaczyć nie tylko tak jak normalny lekarz w przychodni 5-10 osób, ale potrafił przyjąć ponad 1000 osób każdego dnia i zdiagnozować, zobaczyć, pomóc. Dla mnie to było niebywałe. Więc będąc tam na miejscu, u tego Jana od Boga odbywały się 4 różne operacje: spirytualna i fizyczna. W fizycznej były to zazwyczaj 3 podoperacje, w których wkładał długie na przykład narzędzie do nosa. To właśnie, no, to właśnie pokazałem na początku naszej czołówki. I ty to przeszedłeś, tak? Tak, tak. To była moja pierwsza operacja, której naprawdę nie chciałem, żebym cokolwiek do nosa wkładał. I podstawił mnie pod ścianę. Śmiesznie to wyglądało. Zaczął naciskać na brzuch. Pomyślałem sobie, że będzie ciął brzuch, nie? No i w pewnym momencie czuję, że jego ręka idzie wyżej na klatkę. No to już pomyślałem, no już się ciepło robi, ja nie chciałem, żeby do oka dochodził ani do mojego nosa. Więc oczywiście miałem zamknięte oczy. Ale powiedz mi może, dlaczego akurat wybrał ciebie, abyś miał tą operację fizyczną? Tam, słuchajcie, jest, było bynajmniej niesamowite miejsce, jeżeli chodzi o koncept życzeń. Ludzie sobie życzyli, wkładali różne na przykład intencje za trójkąt, który służył do spełnienia tych życzeń, ale również w momencie, kiedy pomyślałeś o czymkolwiek, w jaki sposób to się spełniało. No ja byłem takim niedowiarkiem, sceptykiem, że chciałem zobaczyć, jak on to robi, jak on potrafi naciąć kogoś, czy cokolwiek zrobić przy człowieku i ten człowiek nie będzie na przykład tryskał krwią, czy zwijał się z bólu. To było dla mnie też niebywałe, no i to było też duże przeżycie. No i wracając do tego momentu, kiedy miałem zamknięte oczy, nagle coś mi wjechało długiego do nosa, poczułem delikatny ból i w tym momencie, jak mnie bolało serducho i wyjął to narzędzie, no oczywiście wylało się sporo krwi, poczułem wielką ulgę, tak jak z tą krwią by się wylewała trucizna. I od tego momentu serducho przestało boleć, nie było palpitacji, ciśnienie spadło na normę. No i odpukać tutaj w drewno, wszystko wróciło do normy tak, jak było przed. To była moja pierwsza operacja. I no, mogę powiedzieć, że no jestem jednym z tych szczęśliwców, którym on pomógł. Niektórzy ludzie mogą powiedzieć, no jak on może pomóc? No, człowiek jest sam w sobie zbudowany, że ma bardzo wielką siłę samoleczenia. Może to być intencja wewnętrzna, może to być boska ręka, która pomaga. Tak, Ewelina, jakie jest twoje na ten temat zdanie?
No, absolutnie tak. Jeżeli chodzi o Jana od Boga, to codziennie rano, jak przed zaczęciem tej sesji z tymi tysiącem, albo nawet dochodziło do 2000 ludzi dziennie, to on przyjeżdżał dużo wcześniej i był razem z innymi osobami. Otaczały go dwie albo trzy osoby, jego pracownicy. I on przez modlitwę, jak zaczął się modlić, to wchodziły w niego jakieś istoty, istoty wyższe. I po tym, jak właśnie te istoty w niego już weszły i ta energia tych istot pomagała tym ludziom. To nie był sam Jan od Boga, on zawsze mówił o sobie, że on jest tylko i wyłącznie narzędziem w rękach Boga i że on absolutnie nie leczy ludzi, tylko to robią istoty świetliste, istoty wyższe, ale tak naprawdę tych przypadków ludzi było wiele. Jedni się uzdrowili, drudzy nie, więc to też zależy wszystko od tego, co wybrała dusza. Czy dusza wybrała życie na tej ziemi, czy wybrała jednak, że czas nadszedł, żeby zmienić formę i przejść do tego innego świata. Więc to było ciekawe, że część osób była uzdrowionych, a część osób nie była uzdrowionych. I to właśnie z tego, co tłumaczyli przewodnicy, to wszystko zależało właśnie od danej osoby, jak do tego podeszła i też od duszy. Czyli to miejsce było jakieś takie inne, fantastyczne, takie mistyczne, prawda? Jak tam zajechaliście, to dało się odczuć jakieś inne wibracje, czy też taką inność tego miejsca. Od razu jak się wjeżdżało do Abadżani. Abadżania znajduje się gdzieś półtora godziny jazdy samochodem od Brazylii. Brazylia, czyli stolica Brazylii, i jak się już tam wjeżdżało, to jakikolwiek ból przechodził bardzo szybko. Więc to było coś niesamowitego, że w tym świecie, co jesteśmy, to czuło się ból, bo akurat ja pojechałam z kręgosłupem, bo się przećwiczyłam. Chciałam bardzo pracować dla FBI jako fraud examiner, czyli ścigać tych wszystkich złych ludzi, co oszukują nas tutaj na tej ziemi, więc po studiach zrobiłam certyfikat, zdałam licencję, jestem certified fraud examiner, czyli właśnie taka osoba, która ściga takie osoby, które robią różnego rodzaju przekręty, czy to finansowe, czy tak jak tutaj przy wyborach, więc do tego trzeba było zdać egzamin, 120 pompek, tam biegać i tak dalej, więc ja się ćwiczyłam 7 dni w tygodniu, później zaczęłam nakręcać płyty motywujące kobiety do ćwiczeń, no i wtedy już przesadziłam i podniosłam za duży ciężar na rękę i pękło coś mi w kręgosłupie, więc to było bardzo, bardzo bolesne, więc ja już wiedziałam o Janie od Boga, od mojego taty, od jego kolegów, którzy mnie odwiedzili w Chicago. I szybko podjęłam taką decyzję, zresztą ja uwielbiam podróżować i uwielbiam przygody nowe i od razu się zdecydowałam, żeby tam jechać. Także ból przechodzi będąc tam, nawet nie trzeba iść do Jana od Boga, tam nie ma bólu, ze względu na to, tak jak wspomniałeś Andy, że tam są ogromne kryształy, nie tylko jeden, tam są kopalnie kryształów. Jan od Boga ma kilka sklepów z kryształami i ta cała energia tych kryształów i podziemia mi na zewnątrz. Straciliśmy ciebie niechcący, słyszysz? Aha, i dużo, a teraz słychać mnie? A teraz tak, teraz cię słychać. Dużo osób chce tam zostać. Poznałam Polkę, która chyba jest z swoich okolic, z waszych okolic, bo mieszkacie w tym samym terenie, New Jersey, i ona postanowiła sprzedać swój dom właśnie w New Jersey czy Nowy Jork, te okolice, i się będzie jeździć do Abadżani, bo tam nie ma bólu. Więc wiele osób się zdecydowało tam przeprowadzić. No i taką decyzję też podejmowała Jan od Boga, czy taką osobę przyjmie, czy taką osobę nie przyjmie do swojego miasteczka. Jeden taki
kolega, który bardzo chciał się wyprowadzić tam do Bajani, poszedł do Jana od Boga po pozwolenie, to pokazał mi i mówi tam, musisz stać stąd, to nie dla ciebie, nie chcę cię tutaj, także nie wszystkich przyjmował. Także ciekawostka to była właśnie z jego sklep z kryształami, jeden ze sklepów i tam się przychodziło właśnie o decyzję, czy Jan Boga ci pozwala tam zostać, czy pozwala ci po prostu kupić tam i się przeprowadzić do tego malutkiego miasteczka, gdzie mamy 20 tysięcy osób na dzień dzisiejszy, zachodnio-centralna Brazylia. To jest to, co widzicie w tej chwili, to jest film nakręcony właśnie przez Ewelinę, która nam go użyczyła. Wiele lat temu. Może przyjdziemy tutaj głos, bo ja chciałam pokazać, jakie tam są odgłosy, bo to tak nie jest, że jest taka cisza, słuchajcie. Okay. Świerszcze. No, odgłosy dżungli. Zgubiłem głos i uleżony. Zgubiłem głos uleżony? Ale już jest. Odgłosy niesamowite. Ta ciemność, jak tylko... Tu jest jakiś bardzo ostry. To jest naturalny głos dżungli, tak? Tak, to jest naturalny głos dżungli. Ja go jeszcze wyciszyłam, bo był taki głośny, że nam tutaj uszy... klapły. Także to już jest połowa wyciszony. A kasa, czyli ten miejsce, gdzie jest ja do Boga, jest za tymi drzewami. Także to jest od zachwytki zrobione, jak to wygląda, jak pięknie dużo tutaj dla nas śpiewa. O, i koniki mamy też. Także to było trochę cofnięcie się w czasie, bo tak jak Peter na pewno pamięta, że jak się przyjeżdżało do Abadżani, to nam wyznaczyli teren, że dotąd możecie chodzić do ulicy, tak, a tam już za ulicą jest normalny świat i tam nie możecie przechodzić, bo tam nie ma ochrony, bo cała ta wioska Abadżania była chroniona przez ludzi właśnie Jana. I no bo Brazylia jest bardzo, bardzo niebezpieczna, to nie jest jakiś taki kraj, gdzie można sobie tam chodzić spokojnie i się nie bać, a tutaj jednak lokalni mieli bardzo duży respekt do Jana od Boga i szanowali właśnie te granice, które były wyznaczone w tej wydzielonej strefie, gdzie mogliśmy się spokojnie poruszać i się nie bać, że ktoś nam szczeli w tył głowy. Tak. Powiedzcie mi teraz... może jak ogólnie oceniacie Jana od Boga, bo ta kontrowersja jest, no, wyrosła wokół niego bardzo szybko. Wiemy, że Oprah Winfrey w 2010 roku jak gdyby zaczęła go promować, ale ja sądzę, że ona zrobiła to dla siebie, nie dla Jana od Boga, bo ona jest oportunistką i tak naprawdę wynajdywała materiały, żeby pokazać jakieś interesujące rzeczy, więc Jan od Boga, dużo ludzi mówi, że jest tam połączony z tymi wszystkimi satanistami, Clintonami i tak dalej, tak naprawdę nie ma żadnego dowodu, że Clintonowie tam byli, a oczywiście plotki mówią, że Clintonowie tam byli, nie? Ale jak sądzicie, czy to, co w tej chwili w prasie się roznosi jak burza, jest prawdą, bo wyście tam byli, widzieli, dotykaliście go, czy on był, robił jakieś takie manewry, żeby na przykład gwałcić ludzi, czy tam seksualnie molestować, czy były jakieś takie przesłanki, że mogliście to widzieć? To może ja tak króciutko, Ewelinka, bo ty się przygotowałaś. Tak. Ja osobiście nie widziałem nawet takiej opcji, żeby cośkolwiek się takiego stało, bo za każdym razem, kiedy się podchodziło do niego o pomoc, to po jednej stronie stał lekarz i zazwyczaj dwie pielęgniarki, a po drugiej stronie stało dwóch, trzech tłumaczy. Nie widzę żadnego momentu, w którym on mógłby coś zrobić nie takiego nieadekwatnego do tego, co ludzie go oczerniają. I
Osobiście tego nie zauważyłem, ani nie będąc tam nawet. Nic takiego do mnie nie dotarło. Wręcz odwrotnie. Ludzie przyjeżdżali tam, lokalni Brazylijczycy, autobusami, których nie było stać, i jechali dwa dni z końca drugiej strony Brazylii po to, żeby dostać pomoc, bo nie było ich stać na normalnego lekarza. I to było piękne, co on tam robił. Było to bynajmniej takie moje doświadczenie. No, jeżeli, wiadomo, można na dwoje gdybać, ludzie, którzy chcą pomóc, no niestety w tym przypadku no, są największymi wrogami Big Pharmy, tak czy nie? Bo łamią te w ogóle tezy, które chorób niewyleczalnych, że nie można ich wyleczyć, nie? A on robił to i wychodziło mu to. Tak jak Ewelina powiedziała, może nie każdy, może to była częścią karmy albo jakiegoś innego problemu, czy zamknięcia człowieka, albo niebycia gotowym na tą pomoc, ale tak to bynajmniej wyglądało z mojej strony, nie? A czy ja mam, ty dałeś, przesłałeś mi swój film, który w ostatnim pobycie no, nagrali dla ciebie, jak miałeś tą przeprowadzoną operację oka. Czy chcesz go pokazać? Tak, no. Oczywiście. No, to ostrzegam, że nie wygląda to apetycznie. Poczekaj, tego pokażemy. Czułe. No to jest te główne wejście, tak? Tu jest akurat ogród chyba. To jest ogród. Czyli to nagrali ci ludzie od Jana od Boga, tak? Podczas tej operacji. Nie? Tak, tak. Później oni już normalnie, legalnie nagrywali. Wcześniej nie można było tego robić. Było to zakazane. No i wyznaczyli specjalną osobę do tego, żeby to robiła. I czułeś coś? Czułeś jakiś ból, czy jakieś inne? Nie, to ciężko to w ogóle określić, no ból, no dotknijcie swoje własne oko palcem, no to zobaczycie, jaka będzie reakcja. On tutaj bierze kuchenny nóż, który nieźle tam szpachluje to oko, a na koniec wyjmuje jakąś nie wiadomo co substancję czy coś w tym stylu. W normalnych warunkach... No, ten nóż nie jest odkażony, nic. To jest, to... Nic. To właśnie chciałem nadmienić, bardzo dobrze powiedziałeś. Zobaczcie, co się dzieje na przykład... Wsadził ci ostro to, kurde, do środka. No, pojechał. Co chciałem nadmienić przy tych operacjach fizycznych, tam w ogóle nikt nie używa alkoholu. Jest używana tylko woda energetycznie pozytywnie naładowana. Nie ma tam środków znieczulujących, nie ma dezynfekujących. I dla takiego prostego faktu, jeżeli on to robił ponad 20 lat i do tej pory, kiedy to robił, do ostatniego dnia, kiedy to robił, nie było ani jednej infekcji czy przypadku zakażenia, gdzie normalnie pójdziesz do szpitala w super warunkach, po same uszy wydezynfekowane wszystko, wysterylizowane i ludzie łapią żółtaczkę, inne choroby, tam tego nie było. No, po środku dżungli, można by tak powiedzieć, coś takiego się działo i ludzie nie mieli żadnych powikłań. To też... No, tak mi się nasunęła teraz myśl, gdyby to oglądał jakiś inspektor w tej chwili polskiego sanepidu, to prawdopodobnie od razu skrzydła by mu się otworzyły, chciałby lecieć do Brazylii i tam wszystkich aresztować. No, kompletnie no. Kompletnie no, rozwala jakiekolwiek prawa normalnego w normalnym kraju, nie? Czystości, bezpieczeństwa i tak dalej. Nie? No byli tam lekarze i sławni profesorowie, żeby zobaczyć, jak on to robi, że na przykład krew nie sika w momencie, kiedy no, nacina, nie? Albo robi jakieś inne zabiegi. Ja byłem świadkiem, młody chłopak, może miał 16 lat, przyjechał na wózku inwalidzkim, no i po
podrzucili go praktycznie pod jego sam ten główny fotel i on wziął normalnie skalpel bez żadnego znieczulenia. Ten chłopak na kolanie miał piłkę, czy gulę, guza wielkości piłki od tenisa i ten normalnie mu wyciął, wyjął i zaszył i ten chłopak normalnie wstał i zaczął chodzić. To ja byłem w szoku. No, spotkałem też, jeżeli mogę nadmienić jeszcze jedną fajną historię. Spotkałem dwie Polki z Niemiec, które mieszkają na stałe w Niemczech i matka z córką. I córka była zdiagnozowana na raka macicy, gdzie mając 20 lat musiała by tą całą macicę wyciąć, usunąć i w tym momencie, no, jak się tylko dowiedziała, okropny smutek, żal i że nie będzie mogła mieć dzieci, rodziny i niemieccy lekarze zaoferowali, żeby zrobić operację, jak najszybciej to wyciąć. Z racji tego, że mama była w tym momencie nauczycielką reiki, jeździła też po całym świecie. Była raz w Brazylii i postanowiła wziąć córkę i zaprowadzić ją do niego. No i tam ja leciałem ze Stanów, ona leciała z Niemiec i my się tam spotkaliśmy, bo przez przypadek usłyszałem, że mówią po polsku, więc dołączyłem się, spytałem się, skąd jesteście, to tamto. No i po jakimś czasie opowiedziała mi tą historię. I w tym dniu, kiedy miała operację, nie miała fizycznej operacji, miała spirytualną operację, gdzie poszła do tego pokoju operacyjnego, gdzie Jan od Boga się modli i po paru minutach ci, którzy już są po tej spirytualnej, niefizycznej operacji, to idą do... Ewelina, ty przychodziłaś spirytualną operację, nie przychodziłaś no. fizycznej operacji, tak? Tak. No i dokończę tak szybciutko i one poszły do swojego tam pokoju. Po takiej operacji ludzie zazwyczaj śpią 12-16 godzin, tak jak po prawdziwej operacji, chociaż nie dostają żadnych środków nasennych czy tam znieczulających. No i dziewczyna następnego ranka, później jak mama mi opowiedziała, obudziła się i łóżko było pełne krwi. Była przestraszona, zdruzgotana, że coś takiego się wydarzyło. No i było jeszcze tam 2 tygodnie czasu. Wymieniliśmy między sobą kontakty, także byłem z nią i jestem do tej pory w kontakcie. I 3 miesiące później poszła do lekarza w Niemczech. No i tym niemieckim lekarzom aż opadły kopary, bo nie wiedzieli, co powiedzieć. Co się stało, gdzie jest ten rak? Po prostu nie ma go. No i napisali, że no była na pewno zła diagnoza początkowa, że to nie był rak, tylko coś innego. No i zamknęli sprawę. No i chciałem koniecznie tą mamę i córkę zaprosić dzisiaj do naszego programu. Zadzwoniłem do Niemiec, spytałem się, jak tam wszystko u nich. Obecnie one poleciały do Polski i no przeprosiły, że nie mogą, ale z miłą chęcią by dołączyły, opowiedziały trochę więcej od siebie, ale dowiedziałem się wspaniałą sprawę, że jej córka jest w ciąży i niedługo będzie miała dzidziusia, także nie tylko usunęli tego raka, ale też no, spodziewają się bejbusia. No. No widzicie, także mówimy o niesamowitych rzeczach. Dla wielu ludzi prawdopodobnie kopara opada, tak jak powiedziałeś, bo to jest niespotykane, nie? Na pierwszym lepszym rogu tego nie spotkasz. Ale tak a propos łączenia się z nami, jeżeli chcecie się z nami połączyć i porozmawiać, czy podzielić się może swoimi jakimiś spostrzeżeniami, może ktoś był też u Jana od Boga, no to możecie wysłać wiadomość na mój e-mail andychoiński@yahoo.com. I mój przyjaciel Bogdan w Atlancie czeka na was. On sprawdzi, czy macie głos, czy wszystko jest w porządku i wtedy prześlę was tutaj do New Jersey. Także ja tu sprawdzam mój e-mail. Mam jedną osobę, ale
ta osoba jest spóźniona, bo wczoraj mieliśmy mieliśmy live z Jerzym Ziębą, także to już Jerzy Zięba dzisiaj go nie ma, także nie możemy się połączyć i rozmawiać z Jerzym Ziębą. Także wszystko, co dotyczy Jana od Boga, czy właśnie spostrzeżeń, czy jakichś przemyśleń, no to proszę wysyłać do mnie e-mail. Ale ty, Ewelina, miałaś tą spirytualną operację i powiedz, jak się czułaś podczas takiej operacji? Zanim to powiem, to jeszcze może powiem, dlaczego my jesteśmy na biało ubrani, dlaczego tam wszyscy są na biało ubrani, bo na pewno każdy się zastanawia, dlaczego wszyscy ci ludzie na tych wideo chodzą na biało. Ogólnie jest tak przyjęte, że wszystkie osoby, które przyjeżdżają i wchodzą już do kasy, czyli tam, gdzie jest Jan od Boga, całe te wszystkie kryształy, pokoje do medytacji czy w ogrodzie, to każdy chodzi w jasnych kolorach, białych. Ja byłam tam wiele, wiele lat temu, chyba prawie 9 albo i nawet 10 lat temu. Można ubierać się na kolorowo po tym, jak się już wszystko skończy i już się nie korzysta tutaj z tych pokojów medytacyjnych i można się przebrać, ale w czasie, kiedy Jan od Boga przyjmuje, czyli w czasie tych 3 dni, chodzimy na biało. Dlaczego na biało? Biały kolor jest czystym kolorem, jest tak jakby reprezentacją wszystkich innych kolorów, ale bardzo łatwo jest też odczytać naszą energię i naszą aurę dla tych wszystkich istot świetlistych, które tak jakby nas skanują przez oczy Jana od Boga, dlatego wszyscy są tutaj ubrani na biało. Więc nie jest to dom wariatów dla tych z Was, którzy zastanawiają się, dlaczego na biało. No i też, tak jak widzicie tutaj, kryształy, medytacja koło kryształów i też każdy jest czysto ubrany, tak? Bo biały się szybko brudzi, więc trzeba się szybciej przebrać. Ale przede wszystkim tutaj do odczytania naszej aury, bo z naszej aury można odczytać wiele. Ja znajdę zaraz twoje zdjęcia, mi przysłałaś. Pokażę właśnie te kryształy. Moment. No tak. Więc jeżeli chodzi o tą operację duchową, spirytualną, to nie polega to wtedy na użyciu żadnych narzędzi, tylko na tym, że zamykamy oczy i akurat Jan od Boga między nami chodzi i no jest bardzo mocna energia i to czuć. Czuję się, że się jest w innym świecie, ale pierwszy raz, jak on mi robił tą operację duchową, to przyłożył ręce tutaj, gdzie miałam problem. Ale on wiedział, jaki ty masz problem, czy nie? Wiedział? Nie wiedział, bo tam było może 30 osób ze mną, bo oni nas wpuszczali w grupach, czyli te osoby, które dostały, myśmy przychodzili codziennie rano, każdy z nas dostawał takie karteczki, to było tutaj rano, to było chyba niebieskie, a po południu to było żółte i były dwie linie, linia jedna i linia druga. I po prostu każdy przychodził o tej godzinie, gdzie idzie twoja linia, żeby to było zorganizowane, no bo tak jak Peter tutaj mówiłeś, było 1500 do 2000 osób, więc to było świetnie zorganizowane i później się szło do Jana od Boga, dostawało się karteczkę taką małą i ten dany przewodnik, który się nami opiekował, nam się opiekował Ricardo, to była prawa, zawsze stał po prawej stronie Jana, taki duży facet, czarne włosy i to był właśnie ta osoba, która mi tłumaczyła to, co Jan od Boga tutaj przekazał. I dostawałeś taką karteczkę i wtedy oni ci mówili, że po południu masz operację, albo za godzinę masz operację, albo zaraz będziesz mieć operację. I wszystkie osoby były podzielone na grupy, czyli wchodziła jedna grupa, nie wiem, może gdzieś 30 osób, 20 osób i myśmy siedzieli koło siebie i w tym czasie każdy z nas miał oczy zamknięte i Jan od Boga chodził między ławkami. Mógł podejść do kogoś, ale nikt nie wie, jak to było. Ja tam otwarłam raz oczy, zobaczyć, jak to wygląda. Nie powinno się otwierać, ale ciekawość, to, tak jak widać, mnie wzięła i on na przykład dotykał albo ramienia, albo przechodził tylko koło osoby, koło mnie przeszedł i mi położył rękę na plecach, nie wiedząc, co mi jest. Więc naprawdę ja wierzę w Jana od Boga i wierzę, że to jest dobry człowiek i absolutnie nie zgadzam się z tymi oskarżeniami, które padają tutaj w jego kierunku. A jeżeli chodzi o Oprę, to Opra dostała wiadomość od Susan Casey, a Susan Casey to była jej edytorka tego magazynu Opra,
Susan odszedł ojciec i ona się dowiedziała o Janie od Boga, od Wayne Dyer, ten facet już nie żyje, niesamowita osoba, która była bardzo uduchowiona. I też Oprah robiła z Wayne Dyer różne wywiady. No i wracając do Susan, ona pojechała do Jana od Boga, bo chciała właśnie przejść przez ten proces, bardzo była związana ze swoim ojcem. No i Oprah oczywiście się tam pojawiła, ale jak wyszła cała ta sytuacja, różnego rodzaju oskarżenia, że Jan od Boga dawał karteczki i umawiał się tam z różnymi kobietami, to Oprah się z tego wycofała w jeden dzień. Zaczęła bardzo negatywnie na Jana od Boga mówić, w ogóle nie sprawdzając dowodów, nie słuchając tego, co się w ogóle wydarzy. Więc absolutnie się tutaj nie zgadzam z Oprah. Uważam, że ona i ta cała Ellen DeGeneres promowały krem, który wiadomo, już nie chcę już poruszać tutaj tego tematu, ale zajmowały się bardzo złymi rzeczami, a Jan od Boga uważam, że nie dał nikomu z nas jakiegoś światła takiego, w którym on by wychodził na jakiegoś zboczeńca. Ja dla przypomnienia powiem, że Abadżania jest małą wioską i każdy każdego tam zna. Jak Jan od Boga jedzie do swojego sklepu z kryształami, to każdy wie, że Jan od Boga jest w sklepie z kryształami i wszyscy już biegną tam, żeby zdjęcie z nim zrobić. Albo jak Jan od Boga je lunch, to każdy wie, co jadł na lunch. Więc tam każdy wie, każdy ruch, który robił Jan od Boga, no to cała wioska wie. Więc jak się porozmawia z osobami z Abadżani, to absolutnie żadna osoba z Abadżani nie uważa, że to jest prawda. Więc tutaj dla osób, które chcą go oceniać źle, to proszę się dwa razy zastanowić, bo tam było 8 milionów osób i jakby nie ta kobieta, która się nazywała Sabrina Bittencourt, która chciała wyłudzić 7 milionów dolarów od Jana od Boga, to ta sprawa nie ujrzałaby po prostu światła dziennego. Tutaj, tak jak Peter powiedziałeś, tam został wymieniony prezydent, tak, był nowy prezydent, tak, który absolutnie się nie zgadzał z leczeniem naturalnym. Media zrobiły bardzo złą robotę, media tutaj tego głównego nurtu brazylijskiego, one podały też numer telefonu 1-800, gdzie wymuszały na ludziach, żeby dzwonili i wymyślali historię, kto tam był molestowany. No i też koncerny farmaceutyczne. Ale Jan od Boga to nie był pierwszy raz, kiedy on został uwięziony. To nie jest jakaś nowa historia, że Jan od Boga pierwszy raz siedział w więzieniu. On siedział wiele razy w więzieniu, ale przez to, że pomógł wcześniejszemu prezydentowi wyleczyć, a nie wiem, czy jego, czy kogoś z rodziny, bo był ciężko chory, on córkę. Był nietykalny, tak, córkę. No to został nietykalny i tam była obstawa zawsze z Janem od Boga i był traktowany jako naprawdę z respektem, ale jak się zmienił prezydent, to zmieniły się reguły. I niestety chcieli się pozbyć Jana od Boga i wszystkich osób, które szerzyły tą wiadomość. Tak jak my mówimy teraz o tym, to było wiele osób, które się dzieliło z innymi. Więc oni chcą też, wydaje mi się, że wielkie farmy i tutaj media głównego nurtu chciały rzucić złe światło na nas wszystkich, którzy wierzą w naturalne leczenie, którzy szukają tutaj innych rozwiązań, a nie korzystają z leków. Więc takie światło rzucili właśnie na Jana od Boga. No i niestety ludzie, nie sprawdzając tego wszystkiego, zaczęli powtarzać tą plotkę, że Jan od Boga jest zboczeńcem. Ale skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? 8 milionów ludzi już nie kupi prawdopodobnie aspiryny nigdy, także albo no, wróćmy nawet do starożytności, w starożytnej Grecji mamy mitologię, gdzie Prometeusz, który pomagał ludziom, dał nam ogień, czyli wiedzę tak naprawdę. No co zrobiono z nim? Przykuto go do skały i tam orły dziobały mu wątrobę, dopóki Herkules go nie uwolnił. Więc takich historii to mamy pełno, a w tym momencie najlepiej pozbyć się konkurencji w polityce, to na przykład rozwalić samolot, nie? Wtedy mechaniczna jakaś tam usterka i
mamy wymówkę. A najlepszą formą pozbycia się polityków, no to oczywiście są kobiety, nie? Kurde, albo jakieś inne takie rzeczy. To znamy też od tysięcy lat. Całe imperia się rozpadły przez to, bo osądzano przywódców o coś takiego, a Jan od Boga, no jeżeli mówicie, że miał... Przeszło przez jego ręce 8 milionów ludzi i prawdopodobnie większość z nich jest zadowolona. To mówimy o bardzo małym ułamku ludzi, którzy go tam no, sądzą czy nie lubią. No to wiadomo, no to jest to już podejrzane. Ja też przeczytałem dużo artykułów na ten temat, przygotowując się do tego programu z wami i sądzę, że to śmierdzi. Ta cała sytuacja śmierdzi. Tak, tak. I raczej bym się skłaniał, że znaleziono sobie ofiarę, zresztą człowieka przez 50 lat, który on tam funkcjonował przez 50 lat w tym samym miejscu i nic się nie zdarzało. Teraz dopiero akurat no, przygwoździli go, bo wyszły na jaw jakieś tam rzeczy, które tak naprawdę jeszcze do końca nie udowodniono, bo on się broni. Ja czytałem artykuł w jakimś Australia, z gazety w Australii, że tak naprawdę jego prawnicy go bronią i ma tam pełno apelacji złożonych. Także jeszcze go tak naprawdę nie osądzono do końca. Nie? Szansa jest. Tak. Ja uważam, że jest duża szansa, że on z tego wyjdzie, bo Sabrina Bittencourt okazuje się, że sfingowała 500 meli, bo ja mam wiadomości od osób z Abadżani, jak to wyglądało. Ona tam przyjechała do Abadżani i szukała po prostu na siłę, kto jest tam zboczeńcem. Więc zaczęła szukać między farmerami i na siłę po prostu chciała zrobić tam z tych osób, nie tylko z Jana od Boga, ale z innych, że są właśnie gwałcicielami, tam mają jakąś fabrykę też z dziećmi, które sprzedają za granicę. I teraz w 2020 ona została złapana i chyba siedzi już w więzieniu, bo jeszcze sfabrykowała swoją śmierć, że się pojawiło się coś w prasie w Brazylii, że ona nie żyje, że ona popełniła samobójstwo, ale zgłosił się jej były mąż i jej syn, że ona żyje. No i w końcu ją dorwali i się okazało, że ponad 500 maili ona sfabrykowała po to, żeby właśnie zrobić tutaj tą zadymę i nie wiem, może chciała zostać sławna, nie wiem o co chodziło tej kobiecie, no i też chciała te 7 milionów dolarów od Jana, od Boga wyciągnąć. Także ona swoją sprawę ma i wydaje mi się, że prawnicy tutaj Jana od Boga, a ma najlepszych prawników ponad z Brazylii, wyciągnął go w końcu z tego, tylko że facet ma już 78 lat, to nie jest już młody człowiek, więc nie wiadomo, czy on wróci do tego, co robił. Wszyscy mówią, że wróci, że to było jego życie, ale ja pamiętam, jak byłam gdzieś 9 lat temu w Abadżani i były jego urodziny, 24 czerwca, był namiot, była impreza i on powiedział coś takiego w czasie swoich urodzin, że mu zostało 10 lat życia. No i później się pytałam, skąd on wie, że on będzie żył 10 lat, to jedna z przewodniczek powiedziała mi, że oni wiedzą, oni dostają takie wiadomości. To by wychodziło, że mu zostało może z 2-3 lata życia, tak? Mamy już dwie osoby, które chcą z nami rozmawiać. Ja im wysłałem zaproszenia, to Tomasz i Mirosław. Także jak... A, Mirek to może Mirek mnie zna, bo ja pamiętam, jeżeli to jest ten Mirek, co był tam, a Mirek bardzo często jeździł, to... Zobaczymy, czy to jest ta sama osoba. Mirek z Gliwic, nie wiem, może... A nie wiem, czy to jest ten sam, ale zobaczymy zaraz. Bo proszę się połączyć do Bogdana i Bogdan zaraz nas przerzuci, ale my jeszcze nie dokończyliśmy naszego tematu tak naprawdę, myśmy dopiero go ruszyli, prawda? No ten temat jest tematem ogromnym, bo tam wiele, wiele różnych historii, tak jak Peter mówiłeś. Tak. Się pojawiło i mamy naprawdę dużo tego, więc to nie jest chyba na jeden program, tylko na kilka. A co jeszcze takiego najważniejszego chcielibyście przekazać tym, którzy oglądają? Swoje spostrzeżenia, swoje jakieś przemyślenia, które związały się z tą podróżą do Jana od Boga? Ewelina, ty czy ja? Ty mów, ja już się nagadałam. Trafiając tam, będąc w środku, z rana była zbiórka i gromadzenie się ludzi, którzy chcą brać udział w medytacji.
I ci ludzie, którzy wchodzili do środka, musieli usiąść w tej, w tym, jak to się mówi, do medytacji, tak, i medytować, dawać jak gdyby energię dla Jana od Boga, która pozwalała mu robić te rzeczy, które tam robił. Dla mnie to był szok i pierwsze doświadczenie z medytacją, gdzie usiadłem na ławce i od godziny 6 tam będąc, o 7 oni otwierali drzwi i do godziny 12:01 non-stop trzeba było tam siedzieć i zamkniętymi oczami medytować. Tak jak powiedziałem, to było pierwsze moje doświadczenie i spotkanie z medytacją i myślałem, że wytrzymam pół godziny, godzinę maksymalnie, a okazało się, że potrafiłem wytrzymać tam ładnych parę godzin, 6-7 godzin, także to było dla mnie zaskoczeniem, ale też niezwykłym doświadczeniem, bo potrafiłem się tak wyciszyć w swoich myślach, gdzie jesteśmy ciągle bombardowani tym wszystkim, całym tym zgiełkiem codziennego życia, że zacząłem w tej cichej mocy ciszy słyszeć własne myśli i to, co mogłem na przykład zadać sobie pytanie, jak gdyby odpowiedź wracała do mnie z jakiejś niewiadomej strony. I to było piękne, że można było kompletnie się odłączyć od tego zgiełku, od tego jazgu, od elektroniki, od wszystkiego. Nikt tam nie używał komórki, każdy był bez komputera. Tam no, był, no, można by było powiedzieć, raj bez elektroniki, raj dla ludzi, którzy chcą podnieść swoje wibracje, swoją duchowość. I, no i dla mnie to było piękne miejsce. Jakkolwiek by nie potoczyły się losy Jana od Boga, to kasa cały czas jest tam otwarta. Ci ludzie, którzy chcą pojechać, energia tam cały czas płynie. Także to nie jest zamknięty obiekt i ktokolwiek by tam chciał się pojawić, to ludzie tam dalej jeżdżą. Mam takie pytanie na czacie. No tutaj wojna na czacie się rozwinęła. Dlaczego ja to robię? Dlaczego takie? No ja robię to, co chcę na moim programie, także jak ktoś się nie chce słuchać, no to jeden klik. Zresztą to jest ciekawa historia. No i właśnie, to jest poruszanie różnych tematów, nie tylko jednostronnie. Uważam, że tutaj kilka lat temu to był temat na topie, bo był i w magazynie, i Oprah, i w Discovery Channel, i wszędzie w telewizji można było zobaczyć Jana od Boga. Teraz to ucichło ze względu na to, że chcą z niego zrobić tutaj przestępcę i może nie jest to temat w tym momencie na topie, ale warto o takich rzeczach rozmawiać. Czy to są wygodne rzeczy, czy nie. Także tutaj naprawdę duży ukłon dla Andiego. To się dzieje na świecie, to się odbywało na naszym świecie, to jest część naszego świata. Jeżeli będziemy unikać rozmowy na cokolwiek się dzieje na naszym świecie, no to będziemy w ciemnościach. Nie? Ja nie mówię, że w tym momencie my zabieramy jakąś... Ja staram się zawsze być obiektywny, ale mam tu takie pytania i takie stwierdzenia. Małgorzata Jegensen, ludzie, to okultyzm. Przecież albo Andy, i wytłumacz nam te trójkąty. Właśnie, może wytłumacz no nam te trójkąty. Trójkąt to jest inaczej Trójca Święta i w tym trójkącie każdy składał swoją karteczkę z życzeniami, tak? I więc tam, ja dla przypomnienia powiem, że Brazylia jest krajem 99% czy 95% katolickim, łącznie z Janem od Boga. On po tych wszystkich operacjach i pomocy dla ludzi jest normalnym człowiekiem. On nie pamięta tego, że on robił operacje. I tam normalnie przychodziliśmy w środę wieczorem na różaniec. Więc to jest bardzo mocno katolicki kraj. Jak leciałam samolotem, to każdy miał różaniec i w czasie lotu z Rio de Janeiro do Belo Horizonte, a później do Brazylii, każdy siedział z różańcem i tam leciały modlitwy jedna za drugą. Także ja uważam, że to jest bardzo mocno katolicki kraj. A osoby, które zadają takie pytania, może nie zostały postawione w takiej sytuacji przed, powiedzmy, ktoś ma czwarty tutaj rodzaj raka i zostało mu miesiąc życia,
to wtedy takie osoby inaczej podchodzą do tego wszystkiego, więc ocenianie takie z boku, nie mając problemów, uważam, że jest lekko nie na miejscu. No oczywiście. Pamiętajcie, że mieliśmy mnóstwo takich ludzi w przeszłości. Ja tylko przypomnę amerykańskiego proroka Edgara Cayce, który robił może nie w taki sposób jak Jan od Boga, ale wpadał w trans, zasypiał praktycznie i leczył ludzi, podawał im, ludzie do niego przychodzili, on podawał im metody leczenia czy jakieś wskazówki do tego, żeby się wyleczyli i do tej pory jest bardzo znany, do tej pory jest ceniony, pozostawił po sobie mnóstwo receptur na różnego rodzaju lekarstwa, także to nie jest jakiś taki ewenement, mieliśmy w przeszłości mnóstwo takich uzdrowicieli ludzi, to można by tylko w tej chwili kontrowersja jest taka, że nagle pojawiły się zarzuty wobec niego, bo sytuacja się kompletnie zmienia na świecie. Cały ten system, o którym mówimy, on upada i moim zdaniem chce pociągnąć za sobą cokolwiek tylko można. Więc Jan od Boga moim zdaniem jest taką ofiarą tego upadku, tego systemu, który no, nieuchronnie rozwala się, dlatego że większość ludzi nie chce już, tych takich, którzy mają świadomość, nie chce już chodzić do szpitali, do normalnych lekarzy, którzy nie oferują im rozwiązań. Oni oferują im jakieś przeżycie, bycie na tabletkach do końca życia. A tutaj mieliście doskonały przykład tego, że wielu ludzi po prostu pozbyło się chorób, na których nie ma lekarstwa, które no, według medycyny normalnej, tej konwencjonalnej, no, są chorobami nieuleczalnymi. I to, co prawda, ja mogę pokazać twój film troszeczkę z dziewczynami, którymi byłaś, które już zmarły i Jan od Boga im nie pomógł. Ale tak jak mówiłaś... Ale przedłużył im życie. Tak, właśnie, ale przedłużył im życie. Więc nie wszystko jest takie proste, nie wszystko można rozumieć i pojąć od razu. Czasami trzeba się zastanowić, czasami trzeba przetrawić wiele rzeczy, żeby zrozumieć sens w ogóle funkcjonowania czy naszego życia. Nie? Tutaj, poczekajcie, pokażę wam ten film. To są twoje... Tak, tam się poznaje bardzo wiele ludzi. Znaczy ty znałaś te osoby przed przyjazdem, czy tam? Nie znałam tych osób przed, poznałam te osoby tam, poznałam bardzo, bardzo wiele ludzi i ta dziewczyna po lewej stronie, ona mieszkała niedaleko mnie w Chicago i ja ją nawet odwiedziłam po tej Brazylii i tutaj kolejna Suzy, która dopiero ostatnio odeszła, to były dziewczyny, akurat Suzy miała przerzuty, raka z przerzutami, obcięli jej obydwie piersi, walczyła bardzo mocno, 10 lat się utrzymała przy życiu po tym wszystkim, gdzie lekarze jej dawali zero szans na przeżycie, ona została w Abadżanie jako przewodnik i ona była tam przewodnikiem, więc ta dziewczyna, co się śmieje, tutaj miała chorobę ALS i ona już nie żyje, sparaliżowało jej przełyk, więc nie wiem, bo straciłam później już z nimi kontakt pod koniec, czy po tym, jak zamknęli Jana od Boga chyba w 2019 roku, czy one już tam nie jeździły i po prostu zmarły, nie wiem. Więc nie każdy został tam uzdrowiony, ale tutaj Peter fajną rzecz powiedziałeś, już pomijając całe uzdrowienie Jana, tam są kryształy, a po drugie jest medytacja. My jesteśmy w świecie, gdzie jesteśmy otoczeni i komputerami, i telefonami, wystarczy, że ktoś mikrofalówkę włączy z naszych sąsiadów, to jest oddziaływanie na wszystkich sąsiadów, tam nie ma ani mikrofalówki, nie było ani, nie można było korzystać z telefonu komórkowego, ani z komputera, trzeba było spędzić czas z sobą, medytować, tak jak wspomniał Peter, wiele godzin, więc dla osób, które tam jechały, żeby się oderwać od tego świata, w którym jesteśmy bombardowani z każdej strony różnymi informacjami, to tam było coś takiego, że trzeba było spędzić czas z sobą. Więc uważam, że tutaj był duży plus i wiele osób wychodziło z różnych chorób nawet przez to, że musiało tam być z ludźmi. Jedyną opcją była rozmowa
z innymi, dlatego tyle osób się tam poznawało. Ja się kontaktuję z Bogdanem, bo wysłałem 3 zaproszenia, ale chyba nikt się nie może połączyć z nami na razie, także będziemy czekać na to. Tak, Peter, ile ludzi poznałeś? Ja myślę, że mimo tych negatywnych komentarzy mamy fajny program, bo jest to coś takiego innego, taka odskocznia w coś tajemniczego, coś, co nie zdarza się właśnie non-stop. Ludzie tego nie widzą w normalnym swoim życiu, a wyście to przeszli i to odbiło się na waszym życiu takim dużym znaczeniem. Także no, ja się cieszę, że chcieliście się ze mną podzielić tymi informacjami. Zresztą powiem wszystkim, jak to było, bo ja spotkałem się z Piotrem i Piotr mi zaczął o tym opowiadać i mieliśmy się do tego przyłożyć i miałeś do mnie przyjść do domu i mieliśmy zrobić taką audycję. No ale jakoś to tak, ja jestem bardzo zajęty, więc to wszystko popłynęło, ale w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać z Eweliną i Ewelina też poruszyła ten temat, więc kliknęło mi, jak już 2 osoby o tym mówią, no to trzeba zrobić na ten temat program. No i dlatego dzisiaj to właśnie robimy. Nie? Także w sumie poruszamy historyczne tutaj wydarzenia, no bo już Jana od Boga tam w tym momencie nie ma. Już tutaj nie wiadomo, czy wróci, nie wiadomo, czy przeżyje, bo na pewno też to więzienie w ostatnich latach miało na niego wpływ. To jest starsza osoba. Wiem, że nie chciał za bardzo w tym więzieniu jeść, bo go próbowali zatruć kilka razy, więc to na pewno też miało jakiś wpływ na niego. A ty mówiłaś, że on w pewnym momencie określił swoją datę śmierci, tak? Tak, wtedy jak były jego urodziny, jak byłam w Brazylii i była impreza pod dużym namiotem, to właśnie dostał taką wiadomość, że za 10 lat odejdzie. Może to być za 10 lat, może to być po prostu trochę się opóźnić. Nie wiemy, jak to będzie, ale wtedy właśnie sama byłam trochę zaskoczona tym, że ktoś zna swoją datę śmierci. Nie wiem, czy bym chciała znać swoją datę śmierci. Ale tutaj powiedziałeś, że fajną rzecz, Andy, że to miało wpływ na nasze życie. Na moje miało duże, bo ja pracowałam dla korporacji jako audytor, tak po polsku, i miałam pracować właśnie dla FBI i ścigać tych wszystkich złych za to, co zrobili. A po tym w sumie to nie było od razu, to zajęło mi trochę czasu, ale całkowicie zrezygnowałam z pracy w korporacjach dużych. I tak mnie los poprowadził, że zajmuję się czymś innym, więc wydaje mi się, że miało to bardzo duży wpływ dzięki temu, że tam pojechałam. I też swoją pracę na temat aromaterapii napisałam na temat drzewa i olejku, który jest produkowany w tamtych terenach. Więc uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny. I śmieszne było to, że w tych życzeniach, co ja pisałam, to chciałam, żeby te całe istoty świetne mi pomogły, żebym zdała ten egzamin z tego i żebym dostała pracę w FBI. A oni na pewno powiedzieli, tu nie twoja droga, więc zapomnij o tym. Więc nie wszystkie życzenia się spełniały, bo nie były po prostu dla nas, więc to jest też ciekawostka. No właśnie, ja mam taką teorię duchową, że nasze istoty duchowe, kiedy schodzą na ziemię, to mają plan. I w momencie, załóżmy, plan, spadają w punkcie A, mają iść do punktu B. Ale jak zaczynają podążać do punktu C, nie do punktu B, no to zostajemy odwołani. Najpierw mamy drogowskazy w postaci chorób, czyli załóżmy, nie idziemy tą drogą, jaką powinniśmy, no to halt, jesteśmy zatrzymywani. Tak, tak. A jeżeli się naprawdę nie słuchamy i idziemy jak przecinak do przodu, no to wtedy jesteśmy odwoływani. Dlatego to nie, nasza wolna wola nam pozwala na robienie, czego sobie tam chcemy w życiu, ale no są za to konsekwencje. Nie? Czyli w gruncie rzeczy możesz powiedzieć, że pobyt u Jana u Boga bardzo mocno zmienił twoje spostrzeganie świata, twoje podejście w ogóle do życia, tak?
nie wiem, czy tak, bo ja w sumie już od dziecka, moja babcia leczyła zwierzęta, prababcia energią, była energoterapeutą, także to nie był temat dla mnie obcy, tylko że tak, sami wiecie, jak się wylądowuje w Stanach Zjednoczonych, że później trafiamy do prac, które niekoniecznie lubimy, no bo inny świat i po prostu się robi to, co się nie planuje, więc to była po prostu dla mnie wiadomość. Ja wiedziałam, że to jest wiadomość. W pewnym momencie się zorientowałam, że uniwers mnie stopuje przed tym, żebym nie szła dalej w tym kierunku właśnie dużych korporacji. A Reiki Master ja zrobiłam mając 17 lat i później po prostu cały czas to było moje hobby. Nie była to moja praca i przez wiele, wiele lat ja inwestowałam i w różne kursy duchowe i w reiki i w aromaterapię, więc moje hobby się stało moją pracą, a ta praca, którą miałam robić, odeszła. Także to było po prostu dopełnienie tego wszystkiego. Także to nie była nowość dla mnie. A u ciebie, Piotr, powiedz, co się stało potem, bo ty byłeś dwa razy, Ewelina, ty byłaś dwa razy czy raz? Ja byłam raz w Brazylii i raz, jak on był w Stanach Zjednoczonych. A ty byłeś dwa razy w Brazylii, tak? Byłem dwa razy w Brazylii, tak. No w ogóle to miejsce jest tak wspaniałe. Ludzie są życzliwi, życzą ci jak najlepiej. Mają bardzo pozytywne intencje, gdziekolwiek, czy to będą tubylcy, czy ludzie, którzy przyjeżdżają tam z całego świata. A tych ludzi z całego świata, no to praktycznie każda religia, każdy kolor skóry, w momencie, kiedy miał brzytwę na gardle, jechał tam po ratunek i żeby sobie pomóc, żeby móc dalej żyć, żeby zmienić ten swój los, w którym się spotkali, czy stanęli, nie? Ja gorąco polecam. No, jestem tak samo jak Ewelina. Nie myślę, że on się podjął takich czynów i to z paru względów, że no, Big Pharma nie lubi takich cudotwórców, którzy łamią ich reguły i zasady, gdzie mówią, że to jest niewyleczalna choroba, a tu nagle człowiek staje i jednym ruchem skalpela wyjmuje raka wielkości piłki tenisowej i chłopak idzie i jest w porządku. No to to nie jest coś, co medycyna akademicka propaguje, tak? No, można tak powiedzieć. No, no wiesz, ja mówię, mamy w tej chwili taką rewolucję, powstaje bardzo dużo ośrodków leczenia ludzi alternatywnych, mamy dużo metod w tej chwili, no to od lat 90. tak naprawdę wybuch tego nastąpił, także Jan od Boga był taką koroną tego wszystkiego moim zdaniem, ale oprócz tego, że leczył poprzez operację, to on też tam ma różnego rodzaju sprzęty. Mówiliście o kryształowych łóżkach, o czym jeszcze? Wodospad jeszcze był. Właśnie, może o tym poopowiadajcie. Jak byliście tam i jakie jeszcze... Może o łóżkach, a ja o wodospadzie. Dobrze, bo ty mi przesłałeś zdjęcia tych łóżek, to ja pokażę je, nie? Poczekaj. Mhm. To zacznij o nich mówić. To są tego rodzaju łóżka, tak? Okay. Nie, to jest... Znaczy łóżko samo i oko łóżko to jest materac. To jest materac, to są kryształy, tak? Które tak. Naświetlają ciało. To znaczy nie ciało, to chodzi o czyszczenie energii czakr, bo każdy człowiek ma czakry i przez te właśnie kryształy te czakry są otwierane i oczyszczane. W tym momencie człowiek ma więcej energii, i dzieją się różne fajne, pozytywne rzeczy. Odnośnie tego wodospadu też... Poczekaj, było te kryształowe światła można kupić, tak? Można kupić u Jana od Boga? Trzeba mieć pozwolenie. Jak pamiętam, trzeba było iść do Jana od Boga. Tam on ma 13 dzieci, tak? I dwóch synów prowadziło jeden ze sklepów. I idzie się tam i była aplikacja do wypełnienia i oni rozmawiali z daną osobą. Nie każdy dostawał pozwolenie od Jana, że sobie może kupić takie łóżko. Oczywiście są podróby,
tak jak tutaj Peter mówi, ale ogólnie nie było to dla każdego. Czyli tak, tak sobie nie można tam zamówić tego online, a nic? No to teraz to różne rzeczy możesz sobie zamówić online, ale jeżeli chcesz od niego, no to ja wchodziłam na stronę, trzeba mieć pozwolenie. Ja pamiętam, że ja wtedy czekałam na to pozwolenie od Jana, on się zgodził, on mówił, a to ja jeszcze tutaj wrócę za kilka miesięcy, ale później już nie wróciłam i nie żałowałam. No, ja myślę, że powodem, dla którego ludzie nie dostawali tych pozwoleń, to było to, że on potrafił w jakiś sposób zobaczyć, czy ty masz dobre intencje, czy to jest, żeby pomóc ludziom, czy znowu zarobić łatwym kąskiem parę złotych na boku, tak? I bardziej takim osobom spirytualnym, którzy, no nie wiem, no, w jaki sposób on to decydował, kto dostanie, kto nie, ale... Mamy pierwszego gościa, może zatrzymamy się z wodospadem i zaprosimy naszego gościa najpierw, a potem wrócimy do wodospadów. To jest, nie wiem kto to jest, jak ma na imię, ale za chwilę go zaprosimy. Proszę poczekać. Tak, tak, słyszymy cię. Nie słyszymy. Czekaj. Widzimy, ale nie słyszymy. O, i słyszymy. Witamy serdecznie. Słyszymy cię, ale nie widzimy. Czekaj. No, witaj. Nie słyszymy. Słyszymy, tak? Tak, ale ja. Ludzie go nie słyszą. Nie słyszymy. Aha. Poczekaj. Na razie musimy cię odstawić na bok. Także może dokończcie o tych wodospadzie. Chcesz powiedzieć, Ewelina? Możesz zacząć, ja skończę. No dobrze. No ja słyszałem, że właśnie na podnóżach... Tak, słyszymy. Tak, ale na razie się nie odzywaj, zaraz cię wrzucimy. Daj nam dokończyć informacje o wodospadach. Więc na podnóżach tego całej kasy, tam gdzie Jan od Boga przyjmował, idąc w dół, w środek dżungli, było niesamowite miejsce, bardzo takie spirytualne, gdzie nie pozwalano ludziom w żaden sposób brać aparatu, czy robić zdjęć, czy nakręcać wideo. I w tym miejscu... W dużych przypadkach on wysyłał te chore osoby, czy miały kłopot z oczami, czy nawet było chyba jakieś uzdrowienie, gdzie osoba, która nie widziała przez ładnych parę lat, idąc do tego wodospadu, oczywiście pod opieką opiekuna, w momencie, kiedy ta woda przemyła tej osobie twarz, nagle osoba odzyskała wzrok. I to było no, niesamowite. Ja osobiście, tak przypomniało mi się, będąc tam za drugim razem, przyjechała kobieta z Ukrainy i była jedną z osób w grupie fizyków i inżynierów, którzy sprawdzali zatrucie nuklearne tam w okolicach Czarnobyla. I z tej całej grupy tylko ona przeżyła, ale była takiej rozpadce, że jej ciało było tak napromieniowane, że no praktycznie ledwie co chodziła i nie było szans. I to był dla niej jedyny dzwonek, bo w Rosji tam powiedziano jej, że zostało jej może miesiąc czy dwa. I cała rodzina, wręcz cała tam wioska, z której ona pochodziła, zrzuciła się na ten bilet, żeby ona poleciała. I ostatkiem sił dotarła do Jana od Boga i tam, słuchajcie, no, trafił się cud. To było miesiąc przed moim przylotem tam za drugim razem. Nie miałem przyjemności poznać tej osoby, ale z tego, co to było głośno w tym czasie. I Jan od Boga powiedział jej, żeby piła tą wodę energetycznie naładowaną, która była przy Current Room i każdej godziny musiała wypić tam dwa czy trzy kubki wody
i po tygodniu zaczęła wracać do zdrowia, po dwóch tygodniach mogła już o własnych sama siłach chodzić i no, uratował jej życie. No. To jest ta woda, co właśnie Ewelina pokazuje. Ona była tak sprzedawana, albo jak już człowiek był w środku, to była dawana za darmo. Ktokolwiek chciał się napić, to mógł ją sobie skosztować czy napić się. I ta sama woda była też używana po operacji. Jakakolwiek była operacja, tam nie było alkoholu. Tak jak powiedziałem na początku, to była tylko ta woda, która miała niesamowitą moc. Mamy w tej chwili, ja myślę, że to jest Mirosław. Halo, słyszysz nas teraz? Tak, tak. Masz na imię Mirosław? Ja słyszę was, tak. Tak, tak, teraz my ciebie też słyszymy. Powiedz, Mirosław, z czym dzwonisz, jakie są twoje pytania do nas, albo może masz jakieś spostrzeżenia? Mam takie spostrzeżenia, bo swego czasu interesowałam się, na początku chciałem serdecznie przywitać was wszystkich, szczególnie Andiego, który łączy nas wszystkich w tych grupach. Ewelinę też chciałbym powitać i Piotra, miło was poznać w ogóle. Nie udało się. Jestem bardzo podekscytowany tym. A skąd dzwonisz? Z Polski? Chciałem powiedzieć tylko, że w pewnym momencie swojego życia zainteresowałem się spirytyzmem, ponieważ wiele ludzi nie odróżnia spirytyzmu od okultyzmu, tak? I tutaj właśnie Jan od Boga działa na granicy, ma kontakt spirytualny, prawda, z duchami, które jak gdyby są jego przewodnikami. Z tego względu może dokonywać różnych cudów, ponieważ po tamtej stronie można powiedzieć, że to jest świat innych wibracji, że tak naprawdę oni są wśród nas, a my ich po prostu nie widzimy ze względu na naszą gęstość i przebywanie w ciele fizycznym. Natomiast z tamtej strony duchy mogą się z nami kontaktować i mogą wybierać sobie osoby o dobrym sercu, o dobrej energii do jak gdyby przekazywania nam z tej strony, tak? Szczególnie tym osobom, które poszukują, są otwarte i żyją zgodnie z naturą, tak? Dlatego tutaj ataki na Jana od Boga są spowodowane tym, że siły ciemności nie znoszą dobra, które ktoś wykonuje i to jest zrozumiałe. Można popatrzeć też na historię, gdzie ojciec Pio, tak, prawda, też miał odpowiednie zdolności, pomagał ludziom. Czy ojca Pio to sam Kościół? Ojca Pio sam Kościół przecież zniszczył, nie? W Kościele też jest dużo zła i to zło, prawda, niszczy, oczernia, po prostu no, ośmiesza z tego względu, że jak najwięcej ludzi rezygnowało z tego dobra, które ten człowiek miał. Natomiast dlaczego pewne osoby nie są uzdrawiane? To wynika z tego, że każda choroba, można powiedzieć, jest błogosławieństwem dla ludzi. Może to dziwnie zabrzmi, ale to wiąże się z tym, że w pewnym momencie życia naszego zbaczamy z naszego kursu i w tym momencie może dusza iść w zatracenie. Dlatego pojawia się jak gdyby blokada tego, bo dusza jest najważniejsza w ciele. Od duszy wszystko zależy i wtedy pojawia się choroba. I ta choroba ma nas jak gdyby skłonić do zmiany przemyślenia tego naszego dotychczasowego postępowania, zmiany naszej jak gdyby no, stosunku do otoczenia, stosunku do losu naszego, żebyśmy wszystko, co nas spotyka, przyjmowali jak dar od Boga do naszych lekcji, do naszego jak gdyby uczenia się, wzrastania w tym momencie. Tracimy Mirosława. Ale wiele ludzi z tym światem materialnym nie jest w stanie po prostu. Halo? Tak, mów. Nie jest w stanie jak gdyby odnaleźć się tutaj i potrzebuje pewnej blokady, żeby móc zrozumieć. Dlatego najpierw jak gdyby otrzymujemy pstryczki w nos. Otrzymujemy pstryczki w nos. Jeżeli to ignorujemy, przychodzi jakieś
większa tragedia, czyli na przykład złamanie nogi, a jeżeli to ignorujemy, wtedy przychodzi ciężka choroba i w momencie, kiedy człowiek nie podejmuje żadnego działania ze swojej strony w celu jak gdyby uzdrowienia swojej duszy, powoduje, że no, musi odejść z tego świata dla ratowania duszy, tak? Natomiast człowiek, który zaczyna widzieć to, co analizował życie dotychczasowe poprzez chodzi do pracy, nie widzi rodziny, cały dniami spędza w pracy, tylko pieniądze zarabia, w pewnym momencie łamie nogę, tak? Jest uziemiony, jak gdyby przykuty do łóżka i teraz ma dużo czasu na przemyślenia. Super to powiedziałeś. Stwierdzi, że po co on goni tego, jak nie widzi, jak dzieci dorastają, nie widzi, jak inne życie się toczy dookoła, nie spotyka się z przyjaciółmi, bo cały czas może do swojego majątku budowania, a w pewnym momencie stwierdza, no po co mu to wszystko, jak teraz widzi to, że traci rodzinę, traci inne rzeczy i w tym momencie, jeżeli on zmienia swój stosunek po tym złamaniu, po tej chorobie, postępować inaczej, to nawet z czwartego stopnia nowotwory chcą odstąpić od nas w ciągu jednego dnia nawet. Jeżeli przyjdzie taka refleksja dla człowieka i on całkowicie o 180 stopni zmieni swoje nastawienie do swojego życia i postępowania. I wtedy praca dostaje się. Tracimy Mirosława. Bardzo, moim zdaniem, bardzo cenne uwagi. Bardzo fajnie to powiedzieć, podsumowałeś, Mirek, naprawdę. Super. Nic to. Wysłałem jeszcze wiele zaproszeń. Dziękujemy Ci za podzielenie się z nami swoimi informacjami. Słyszysz nas jeszcze? No, chyba już nas nie słyszy. To nic. No ale bardzo, bardzo fajnie powiedział, no bo dostajemy jakąś chorobę może między innymi dlatego, żebyśmy przeszli tą lekcję, tak, spowolnili w tym życiu, gdzie idziemy do parku i jedziemy rowerem szybko i nie zauważymy nawet tego motyla, który gdzieś tam usiądzie na kwiatku, czy ptaszka, nie? Mówisz o motylach, przypomniało mi się, jak rozmawialiśmy wczoraj na ten temat, coś mówiliście o motylach przy wodospadzie. Ty mówiłeś coś. Powiedz coś na ten temat. Tak, tam też było niesamowite zjawisko, bo tubylcy mówili, że przy wodospadzie jest najwięcej tych świetlistych istot, które tam są, dając energię temu wodospadowi. I one były, jak gdyby można by powiedzieć, w kształcie motyli, tak, że byli tam, no. Istoty. Tak, dokładnie. I po prostu ich obecność, jak ja któregoś razu będąc nad tym wodospadem zobaczyłem takiego pięknego motyla, który był, no nie przesadzę, no taki potężny. Nigdy w życiu takiego motyla nie widziałem, to aż mi ciarki po ciele przeszły, bo pomyślałem sobie, że tutaj ktoś mnie tutaj skanuje, lecąc mi nad głową, nie? No ale to było naprawdę pozytywne takie, no, przeżycie, nie? No i cały pobyt w moim przypadku był gratis, tylko co ja zapłaciłem, to musiałem opłacić za hotel i za przelot, a pozostały czas to no praktycznie tam można było przeżyć na tej zupie, która była serwowana każdego dnia. Właśnie, wyście dostawali tam jedzenie z tego ośrodka, czy musieliście sami kupować sobie jedzenie? Tam zupa była tylko i wyłącznie codziennie, można było zjeść kawałek bułki, chyba pamiętam, nie? Tak. Oczywiście można było tam w lokalnym takim lokalu kupić sok z marchwi czy tam z pomarańczy i w każdy tam w swoim zakresie brał i
ewentualnie kupował jakiś tam abonament w hotelu albo szedł na kompletną dietę. No i tak bardzo skromnie po prostu przebył ten okres. Nie? A ty, Ewelina, nie mieszkałaś w hotelu, ty mieszkałaś u kogoś w domu, tak? Ja nie chciałam być w hotelu. Kolega, który tam był, który też miał bardzo ciekawą historię i miał operację fizyczną, był cięty, mówił jak dosłownie nożem, mówi jakby cieli świnie, to jego słowa, zostały mu blizny, ale nie jest na wózku inwalidzkim, także on mi poradził taki domek, w którym on mieszkał u Gizeli i ja wzięłam ten domek, który on mi poradził, co później żałowałam, bo się bałam w nocy właśnie te wszystkie odgłosy, pająki i różne inne rzeczy. Pająki to były tak jak te motyle, wszystko było w powiększeniu razy 10 albo więcej, pająk w wielkości mojej ręki, to nie jeden. Ale teraz miło to wspominam, bo na koniec Gizela dostała jakiegoś klienta, który miał 2 miesiące tam zostać, ja byłam prawie miesiąc i ona mnie poprosiła, że ona mi zapłaci za hotel i ostatnie dni i żebym ja się przeniosła do hotelu. Ja mówię, no to nie ma sprawy i przenieśli mnie do tego hotelu, no to zrozumiałam, że ten domek to była rewelacja. Tam było mango, drzewo z mango i inne jeszcze owoce. I awokado, więc naprawdę było, można było poczuć ten klimat i było słychać te wszystkie odgłosy dżungli w takim domku. No i była też przestrzeń, te domki były małe, górę miały dziewczyny, a dół miałam ja, także jak przyszły te dziewczyny na górę, to się bardzo ucieszyłam, że ktoś w końcu będzie na górze. I jeżeli chodzi o jedzenie, to za każdym razem ja sobie chodziłam do różnych miejsc, tam nie było drogo, to wychodziło $15 za cały dzień i jedzenia było tyle i soki organiczne i wszystko było robione tam na świeżo, więc można było w jeden dzień jeść w jednym hotelu, w drugi dzień w drugi, w trzeci w jakimś właśnie barze z sokami, więc też ja lubię ludzi, więc dla mnie to była okazja, żeby różnych ludzi poznać i mieć trochę też fanu tam, nie? Mamy kolejnego gościa, Tomasza. Witamy cię, Tomaszu. Słyszysz nas? Halo, halo. Tak. Witaj. Witaj. Serdecznie. Skąd do nas dzwonisz? Połączysz się? Skąd? Z jakiego kraju albo z jakiego miasta? O, Mirek? Halo? Słyszymy. O, tak? Mhm. Dobrze. To witam was wszystkich. Tak, witamy. Tak. Tak, słyszymy cię. Okej. Okay. Halo, słyszysz nas? Tak. Słyszę. Możesz mówić, my cię słyszymy. O, okej. Okay. Witam was wszystkich, miło się was ogląda, a tymi ludźmi, którzy tam próbują hejtować, to proszę się nie przejmować, oni zawsze takie rzeczy robią. Jeżeli coś nie jest po ich linii, ciężko im iść, wyjść ponad to, że ponad religię, tak? W jakimś znanym celu. Także jeżeli wyjdziemy ponad to wszystko, to możemy wtedy zacząć widzieć inny świat i rozumieć to wszystko całkiem inaczej. Jeśli chodzi o nie wiem, czy to jest zbieżna historia z tą, o której wy tu opowiadacie, czy to być może jest częścią tej samej historii. Chodzi o pewną panią, którą kiedyś spotkałem na pewnym rodzinnym przyjęciu. Ona była przyjacielem domu. Na imię miała Elżbieta, ta pani. Była pielęgniarką dyplomowaną, zajmowała się, robiła terapię dla żołnierzy, którzy wracali z wojny. Opowiadała, na czym to wszystko polegało, jak byli poddawani narkotykom przed wysłaniem ich na front. Mówię o żołnierzach amerykańskich, którzy byli już na pierwszej wojnie w Iraku, między innymi. I ta kobieta po jakimś czasie, gdy zmarł jej mąż był dyplomatą amerykańskim, który mieszkał, który był oddelegowany do Brazylii i
W jej domu odbywały się różne przyjęcia towarzyskie, także mąż miał wielu przyjaciół, między innymi generałów z armii brazylijskiej. I ona opowiadała, że gdy już tam dobrze, można powiedzieć, sobie podlali, to wtedy język im się bardziej rozwiązywał i opowiadali różne historie o tym, co dzieje się na gdzieś w dżungli brazylijskiej, o uzdrawianiach ludzi, którzy cierpieli na nieuleczalne choroby. Bo tak, tak naprawdę Jan od Boga to jest, to jest ta góra, ale mamy mnóstwo, tam jest mnóstwo uzdrowicieli w Brazylii, o których nie wiemy, którzy nie wypłynęli na powierzchnię tak jak Jan od Boga. Nie? No właśnie, dlatego mówię, że być może to jest tylko zbieżność jakaś, może to jest coś innego, nie wiem. Tak tylko chciałem wam o tym powiedzieć, że ta pani była sceptyczna do tego i któregoś dnia, znaczy to było wszystko mówione w wielkiej tajemnicy i jej mąż wraz z tym generałem tej armii brazylijskiej zadecydowali, że ją tam zabiorą. I oni się tam wybrali i jechali, ona opowiadała, ileś dni tam jechali do tego miejsca i mieli ze sobą dzieci, które cierpiały na różne schorzenia nieuleczalne poprzez takie, że był zablokowany wzrost tych dzieci i zatrzymywały się na pewnym etapie, poziomie, nie rozwijały się bardziej. I ona tam pojechała i w tych, gdy nocowali gdzieś w okolicach jakichś wiosek albo zatrzymywali się tam, to ludzie z tych wiosek ją i ich tam gościli i opowiadali o tych historiach i o tych ludziach, którzy dokonują tych tak zwanych cudów. Ale nie ona nie mogła tam w to miejsce, bo gdy dojechali już do pewnego jakiegoś punktu granicznego, ona musiała tam zostać, a te dzieci były zabierane i wywożone na parę dni w jakieś sekretne, tak jak ona mówiła, miejsca, po czym wracały uzdrowione. Czy to były jakieś raki, czy były jakieś dzieci autystyczne, czy jeszcze jakieś inne. I mówiła, że u niektórych dzieci po tym, jak później były przebadane przez rodziców, odkrywali jakieś dziwne, powiedzmy, elementy, jakieś obce ciała gdzieś tam w środku, czy w mózgu, czy coś takiego. No takie rzeczy opowiadała i to było gdzieś ze 20 parę lat temu. Jeżeli ktoś się interesuje UFO, no to jest Brazylia, Meksyk są znane z aktywności UFO i podobno właśnie w gąszczu puszczy amazońskiej te dobre UFO leczy ludzi też. Nie? Tylko tak rzucam, bo... Być może to o tej historii mówiła. Jakoś później temat się urwał i już do tego tematu nie wracała. Nie wiem, być może ona jest gdzieś tu w okolicy. Jak nas słyszy, to może się odezwie i kiedyś sama o tym opowie, bo jako żona dyplomaty wiedziała dużo więcej. Przypomnę, że mieszka w okolicach Chicago. No, ciekawe. A skąd się połączyłeś? Ty jesteś teraz gdzie fizycznie? W jakim miejscu na świecie? W okolicach Chicago jest. Aha. No to... Także swój. Tak. Twój ziomek, Ewelina. Tak. Pozdrawiamy serdecznie, też Chicago. Tak jest, pozdrawiam. I... Super. No to w sumie tyle. Bardzo fajne do powiedzenia. Dzięki, że się podzieliłeś. Dzięki serdecznie i do usłyszenia, zobaczenia. Dzięki, że nas ciepło oglądasz. Nie? No zawsze was oglądam i jak pan, panie Andy. Andy, żaden pan, przecież u nas nie panujemy. No tak, ale w ramach szacunku do tego co robisz, to dlatego tak, ilu ludzi uświadomiłeś i tak samo pani Ewelina, robicie dobrą robotę, jeśli chodzi o te wybory, które były i tak dalej, nie tylko to.
Dobrze, to dziękujemy ci jeszcze raz. Trzymaj się. Pozdrawiam, dzięki. Słuchaj. No, na razie. Mamy kolejną osobę, ale to chyba jest ta sama osoba. To jest Mirosław. Poczekajcie, ja go przerzucę. Poczekaj chwilę. Może on nam zniknął, więc zaraz go jeszcze raz ściągniemy. Ja muszę to jakoś usprawnić w przyszłości, ale na razie musimy się zadowolić tym, co mamy. Ręcznie muszę przerzucać te osoby, dlatego to trochę trwa. Także no, połączyły się z nami osoby pozytywnie patrzące na tą sprawę. No, nie mamy. Nie może. Tak, no my ciebie słyszymy. No nic, to przerzu. Okej, okay, to nie musimy cię widzieć, nie? Ty. Wiesz co, chyba. Nie słyszymy cię, nie wychodzisz na zewnątrz, nie? Więc. No nie, no nic tam. No ja cię słyszę, to może powiedz mi, co chcesz przekazać, i ja to przekażę dalej. Ja cię słyszę. Powiedz mi, co chcesz przekazać. A może ciebie nie słyszę. No nic. Dobrze. Tak, ja to przekażę. Więc Mirosław mówi, że czasami jest tak, że uzdrowiciel widzi, że osoby po prostu nie mogą być uzdrowione, no i po prostu no, musi tak zostać. Mamy bardzo duże opóźnienie. Tak, no. No właśnie z powodu tego, że ludzie, którzy po prostu zachorowali, nie chcą zmienić swojego sposobu życia i w ten sposób no nic to nie da. Nie? Dziękujemy ci, nie będziemy tracić czasu, dlatego że no, połączenie jest bardzo, bardzo kiepskie. Dzięki. Ciao. Słuchajcie ludzie, jesteśmy już... Znowu... Godzinę 30 minut. Jeszcze mamy coś do dodania? Może w tej serii? Czy coś pominęliśmy? Co możemy... No tych rzeczy jest dużo, także wydaje mi się, że główne informacje przekazaliśmy tutaj o wodospadzie, tak, który miał niesamowitą energię, jak się tam szło, i o łóżkach kryształowych i mniej więcej jak to wyglądało życie będąc tam, więc myślę, że to tyle chyba, no bo możemy tutaj te tematy rozwijać, słuchajcie, wiele razy, to nie jest wszystko, ale ogólnie jako wstęp do Abadżani, wstęp do Jana od Boga, to wydaje mi się, że... Wysłałem jeszcze zaproszenia do Iwony, Marty i Jana. Jan mówi, że uczestniczył w sesji, jest z Toronto, chciałby porozmawiać, także poczekamy na Jana, czy już nie? No możemy poczekać. Iwona mi teraz przysłała informację, że nie może się połączyć. No to jest bardzo proste, tylko najlepiej jest się połączyć z nami na normalnym internetowym kablu, tak jak to robi Ewelina i Piotr. W tej chwili mamy bardzo dobrą jakość, nie ma opóźnienia dźwięku. Z telefonu można też się połączyć, ale trzeba uważać, żeby Wi-Fi było mocne, bo wtedy też mamy no, w miarę dobre połączenie. Jeżeli jest słabe, no to następuje opóźnienie, następuje właśnie brak wizji i to jest problem. Także czasami jest lepiej przełączyć się z Wi-Fi na datę, na dane. I wtedy wiem, że Natalia z Anglii, jak się z nami łączyła kilka razy, no to ona używała daty i wtedy było o wiele lepiej, nie?
ale no to poczekamy jeszcze na... Czekamy. To jak czekamy, to ja może dodam o Janie od Boga, bo wtedy jak złapali go z tymi oskarżeniami i tak dalej, no to wyszło na to, że Jan od Boga ma dużo pieniędzy na koncie. No i skąd te pieniądze się wzięły? Pieniądze się wzięły z dwóch sklepów z kryształami. Tam są kryształy naprawdę bardzo drogie, ogromne, to co widać tutaj za Endym, i niektóre kosztują kilka stówek, nawet dochodzi do 1000 albo ponad. Więc mając też takie kryształy, tylko mniejsze. Fabrykę kryształów czy kopalnię kryształów, te pieniądze zarabiał też na kryształach. Ale nie nosił się z tym, że ma te pieniądze, ze względu na to, że tak, mieszka cały czas w tym samym domu, jeździł starym jeepem i też rozdawał pieniądze dla biednych. Tam była taka fajna historia, która jest opisana w tej książce, co tutaj stoi u mnie na stoliku, że przyjechał do niego facet z Brazylii, dosyć biedny, i miał przyjechać jeszcze raz na operację do niego, ale nie miał pieniędzy. I te całe... tak jakby istoty światła kazały Janowi od Boga dać mu zegarek. I w tym momencie Jan od Boga za pośrednictwem tych istot światła ściąga zegarek i daje temu facetowi, któremu robił operację. I on sprzedał ten zegarek i mógł za te pieniądze przyjechać właśnie z powrotem na kolejną operację. Więc on rozdawał pieniądze biednym, przez 3 dni był właśnie w tym Casa de Ignacio, ale resztę czasu, 4 dni, on podróżował po Brazylii i pomagał innym biednym osobom, rozdawał pieniądze, angażował się tutaj właśnie w rozdawanie tej zupy. Było ileś miejsc w Brazylii, gdzie on pokrywał to właśnie z tych pieniędzy, a pieniądze też były z darowizn. Było tam pudełko takie drewniane i można było wrzucić do tego pieniądze. Oprócz tego hodował bydło, miał wiele hektarów pola. Także to nie była osoba biedna, ale to była osoba, która się dzieliła tym, co ma, z innymi. Czyli on... Jemu nie potrzebało więcej ubrań. On cały czas nosił te same białe ubrania, jeździł tym samym starym samochodem, mieszkał w tym samym domu. Także ja uważam, że to jest niesamowity człowiek, który naprawdę robił wszystko dla tych osób i starał się pomóc biednym. Czyli on przyjmował w środę, czwartek i w piątek, a resztę dni? Właśnie, co wyście robili poza tymi dniami, kiedy on przyjmował? Po prostu chodziliście sobie tam po tej wiosce, tak? Rozmawialiście z ludźmi? Czy medytowaliście? Musiałeś leżeć nieraz 48 godzin. Ja tutaj znalazłam stary notatnik, który tam kupiłam, i tutaj wyszło, że 48 godzin musisz leżeć, albo 24. I każdą operację mam tutaj rozpisaną, ile trzeba było nie wychodzić po prostu z tego pokoju czy domku, w którym się było. Więc nie było aż tak dużo czasu, a ten czas się spędzało z ludźmi, ten czas się spędzało na medytacjach, chodzenie właśnie na wodospady, można było masaż wziąć, więc ten czas bardzo szybko leciał, tam cały czas było co robić. Nie wiem, jak ty, Peter. No ja korzystałem z pięknych widoków, które rozciągały się z tego tarasa widokowego. Nie wiem, czy Andy, możesz puścić parę tutaj zdjęć. Chmury po prostu rysowały się na twoich oczach, tak, kreowały tak, różne figury. Zaraz się znajdę. No i te zachody słońca, to było kąpiel w cieple miłości i w radości, można tak powiedzieć. No. Masz panoramę. To jest tego tarasu widokowego, tak? Tak, to jest tego tarasu, gdzie na dole tam jest ten wodospad słynny. A tutaj są chmurki, no niesamowite kształty, to oczywiście lepiej wygląda na żywo, ale no można sobie wyobrazić, że takie chmurki teraz ciężko zobaczyć na niebie tutaj, bynajmniej w Stanach, jak byłem ostatnio w Polsce. No i ten krajobraz tej dżungli wokoło, te cykady, odgłos, no wszystko to robiło niesamowitą atmosferę. No i ludzie, którzy... Nawet wracając do tej zupy, no każdy tam szedł, obierał te warzywa, owoce i był częścią tej zupy praktycznie, którą każdy później jadł, pozytywną energią.
No i dużo też ptaków było, pięknych drzew. Tam naprawdę rodzajów tych różnych ptaszków było masę i był żółty, jakieś naprawdę niesamowite, których się nigdzie indziej nie oglądało, więc naprawdę było pięknie i te rośliny, kwiaty. No i jedna rzecz bardzo ważna, z którą my się zgadzamy z Eweliną, na pierwszym miejscu jest kawa tamtejsza. Właśnie wczoraj tak chwaliliście tą kawę, ona jest, ma jakiś specyficzny smak, tak? I jest taka gorzka i nie jest, tak jak idziesz do Starbucksa, ja nie chodzę już, ale jak idzie się do Starbucksa, to nie dość, że tą kawa jest przepalona, taka gorzka, a ta kawa, no Brazylia ma jedną z lepszych kaw na świecie. Ewelina, my bojkotujemy wszystkie liberalne firmy, czy też korporacje. Starbucks, McDonald's, te wszystkie inne, Dunkin' Donuts i inne takie. Billa Gatesa, to wspieramy Billa Gatesa. Jak ktoś chce wesprzeć Billa, to może iść na taką kawę. My wspieramy tutaj... Lokalne małe coffee shop. I to jest organik, a nie jakiś nie wiadomo co, skąd i co tam jeszcze jest. Bez dodatków. Więc no i to samo się dotyczy przecież tych orzechów brazylijskich, tak? Tam, gdzie jest najwięcej selenu w nich, nie? Zdrowotnie, także... Tu znalazłem twoje zdjęcie po operacji, to była operacja nosa, bardzo tak? Fajnie. Żeby wystraszyć ludzi na koniec. No to po operacji nosa, tak. Trochę tej kawy wyleciało ze mnie, no. Na no. Także ciekawie było, dużo osób można było fajnych poznać. Nie można było używać telefonu, więc to był plus. Mamy Janusza. Może to będzie już nasza ostatnia dzisiaj osoba. Czekajcie, ja tylko Janusza przerzucę do nas. Tak, może ostatnia, bo trzeba się do tej kawy napić. Moment. Poczekaj Janusz jeszcze na chwileczkę. No. Janusz też napiało. Janusz? Ja mam w klubie. Znowu nie mamy głosu. Kurczę. Wspiera nas Janusz nawet ubiorem. Poczekajcie. Nie mamy Janusza głosu, niestety. Ja lubię bardzo biały kolor. To jest mój ulubiony kolor. Tak jak widać, kanapa biała, wszystko białe, lubię. Ja jeszcze raz przerzucę Janusza do Bogdana, do Atlanty. A już chyba jest, bo widzę, że się odblokował. Tak? Nie, nie. Wyłączony ma mikrofon, wiesz? Widziałem. Możemy go oglądać, ale nie słyszymy Janusza. Janusz łączył się z nami i mówił nam, jak uzdrowił sobie oczy metodą Batesa, lekarza Batesa. To było w programie z Agnieszką z Montrealu, kiedy rozmawialiśmy o jodze. Nie? No, przerzuciłem go do Bogdana. Nie wiem, co robimy. Kończymy? Chyba tak, nie? No. Niestety. Czekaj, widzę, że Bogdan jeszcze tam walczy z Januszem, z tym głosem. No to jak walczy, to jeszcze może dodamy tutaj, jak to szło po kolei, tak? Że jak Jan od Boga przyjeżdżał rano, no to najpierw właśnie był w tym swoim pokoju, ale nigdy nie był sam, więc tutaj też chcę to podkreślić. W tym pokoju były 2-3 osoby i tam się modlił. Później jak już wszedł w ten trans i te całe istoty świetliste w niego weszły, no to przechodził do kolejnego pokoju, gdzie było setki ludzi, albo kilkadziesiąt. Witamy. Tak. Mamy Janusza, teraz chyba go słychać. Poczekaj chwilę, my cię słyszymy, ale nie wiadomo, czy na wizji będziesz słyszalny. Poczekaj chwileczkę. No właśnie... Janusz, powiedz coś. No nie słyszymy cię, niestety. Nie słyszymy. Nic to, Janusz. Postara się następnym razem połączyć. No. Machamy dla Janusza. No dokończ, Ewelina.
No i kolejny punkt, on przechodził do tego pokoju, gdzie uzdrawiał. W tym pokoju już się znajdowali ludzie, którzy już wcześniej siedzieli od rana i medytowali. To tam ich było na pewno kilkadziesiąt. I później on siadał na tym swoim fotelu i no i się otwierały drzwi, tak, i każdy z nas tam wchodził i stawał przed Janem od Boga przez te, powiedzmy, 10-15 sekund. Więc cały czas tam były osoby, które były jego tłumaczami, które go też chroniły, tak jak Wini, taki ogromny facet tam na wideo też, to był jego ochroniarzem. Więc po obu stronach miał ludzi, przed sobą miał ludzi. I on też nie pisze ani po angielsku, tak? To nie wiem, jakby miał niby napisać karteczki dla tych pań, ani po portugalsku też nie pisze, ale rozumie i rozmawia. I sesja później trwała przez ileś godzin, chyba około 4. I po końcu tej sesji, no te istoty opuszczały jego ciało, ale cały czas tam były osoby koło niego. Tam nie było takiego momentu, że on był gdzieś sam i nie wiem, i przyjmował i robił prywatne sesje, bo nigdy takiego czegoś nie było. Nie było prywatnych sesji z Janem od Boga i lokalni absolutnie o tym nie słyszeli. Jak się ktoś spyta z was w Abadżani, czy Jan od Boga robił kiedykolwiek prywatne sesje, to absolutnie nie, bo jak on miałby robić te prywatne sesje, jak już ten po uzdrowieniu te istoty z niego odchodziły i on był już normalny, wychodził jako normalny człowiek, tak jak my. Więc tak to wyglądało. Tutaj akurat jest, zaprosili nas lokalni na obiad i tutaj siedzą te moje dwie koleżanki, Suzy i ta druga w białej tutaj marynarce. Czyli one już zmarły, ich już nie ma, tak? Tak, Suzy tak. Ostatnio odeszła, ale przez to, że miała przerzuty i tak dalej, to i tak się utrzymała przy życiu 10 lat. Więc uważam, że się przedłużyło jej życie. Czyli lokalni ludzie byli bardzo przyjaźni i zapraszali. Bardzo przyjaźni, tak jak mówił Peter. Zapraszali, właśnie tutaj nas zaprosili na obiad. Oczywiście myśmy nie zostawili pieniądze, żeby ich wesprzeć, tak? No bo tak jak widać, tutaj cały stół jedzenia i nikt by z nas nie wykorzystywał lokalne osoby, więc tak było przyjęte, że się im zostawia po prostu jakieś tam donacje, tak? Ale bardzo fajnie, że nas zaprosili do tego domu i mogliśmy po prostu skosztować tego jedzenia, deser nawet tutaj ta pani zrobiła, zobaczyć, jak oni mieszkają, jak żyją, jak to wygląda. Bardzo ciekawie, bo tutaj kuchnia jest osobno i ona przechodzi, tutaj jest basen taki malutki, do drugiego pokoju, a pokój jest tak jakby w kolejnej części, czyli to były tak jakby połączone kilka domków dachami, takimi blaszakami. I każde tutaj pomieszczenie było osobno, więc bardzo fajne doświadczenie. Tutaj był chłopczyk, który wyglądał jak dziewczynka, tak jak widać było. Miał pieska i tutaj komputer, a tutaj ona przynosi właśnie deser brazylijski. Więc bardzo, bardzo miło, pozytywnie spędzony czas. To co, Ewelina, pojechałabyś tam jeszcze raz? No tak, pojechałabym tam jeszcze raz. O, poczekaj, tutaj mówiłaś o tych termitach, nie? A, termitach, tak. Tutaj oszukali cię? Oszukali mnie, powiedzieli, że to są owoce, ale tak jakoś dziwnie te owoce wyglądały, zresztą mówiłam to na wideo, ale też ciekawe, tutaj facet maluje obrazy i też można było z tymi lokalnymi się zapoznać i oni byli naprawdę chętni do pokazania różnych rzeczy. Tutaj termitami nas... Ale to są jakieś smażone termity, pieczone, co to? Chyba jakieś, w czymś tam on je zmieszał i można było je jeść. Ja nie skorzystałam, nie wiem, czy wzięłam do ręki, ale później jak zobaczyłam, że to jest jakieś zwierzątko, to wyrzuciłam. Okej. To będziemy kończyć, ludzie. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za oglądanie nas. Dziękuję wam za połączenie się. No, było super, moim zdaniem. Poruszyliśmy kontrowersyjny temat, ale takie tematy powinno się poruszać, bo uciekanie od nich jest... No, nic nie daje, nie? Nic tak naprawdę nie daje. A wiedza z każdej strony jest nam potrzebna i wzbogaca, moim zdaniem. Więc jeszcze raz dziękuję wam. Pozdrawiam wszystkich.
No i włączam naszą muzyczkę. Czekajcie. O, czekaj, jeszcze nie włączam muzyczki. Ewelina, moment. Wspomnieliśmy o czymś. Słyszysz mnie? Ewelina? Tak, słyszę. Zapomnieliśmy o czymś. Miałaś o czymś powiedzieć. Ja chciałam was zaprosić, bo już za 2 tygodnie mam swój kurs o aromaterapii. Akurat o wibracjach, o częstotliwość olejków eterycznych. Więc dla tych osób, co chcecie jeszcze dołączyć, to zapraszam serdecznie i zaczynamy za 2 tygodnie z naturą, bo olejki to natura i można jeszcze dołączyć. Znacie na pewno mój e-mail, klubnaboso@gmail.com. Tak, tak, ja to zamieszczę w opisie. Bo na pewno już każdy słyszał, ale dla przypomnienia, bo czas goni, jest dla osób, które się interesują takimi tematami, tak? Bo to są tematy też duchowe, takie jak kryształy i tam cała energia miała wysokie wibracje, tak samo natura ma wysokie wibracje, a olejki są z natury. Zgadza się. Trzymajcie się. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Thank you.